Witam serdecznie w kolejnym tutorialu dla programu GIMP. Taki właśnie napis, stalowa, jakby imitacja stalowej ramy, a wewnątrz tej ramy siatka. Przy okazji też zobaczysz w tym tutorialu, jak stworzyć, zmodyfikować właściwie gradient. I to tak dość poważnie zmienić jego całkowicie, właściwie jego ustawienia. Zapraszam oczywiście na mój kanał, dziękuję za subskrypcję i życzę miłego oglądania. I rozpoczynam pracę oczywiście, czyli plik, nowy dokument. 1200 na 600, mniej więcej taki dokument. Tu od razu prawy przycisk i dodaj kanał alfa i też od razu widok i granice warstw wyłączę. Nie będą mi potrzebne w tym tutorialu. Dobrze, teraz tekst. Kolor tekstu. No taki szary mniej więcej, czyli A9. Podobny, nie musi być dokładnie taki sam. Może być troszeczkę jaśniejszy, troszeczkę ciemniejszy. To jest, będzie dobrze. Teraz czcionka. Nie przeczytam tej nazwy, chociaż bym chciał. Połamę sobie język. D3. Chodzi o złamane krawędzie. Tak to można przetłumaczyć, tą czcionkę. Może ja ją po prostu, jeżeli ktoś chce, oczywiście, to jest dosyć ciekawa czcionka, dosyć taka fajnie wyglądająca. Link pod tutorialem będzie do pobrania tej czcionki. Wielkość 300, kolor, tak jak już mówiłem, A9. OK. Tworzę tutaj zaznaczenie i piszemy tekst. Oczywiście GIMP, tutorial do GIMPa, no to, to GIMP. Jak widać, dosyć fajnie, prawda? Wygląda ta czcionka. Wszystko z dużej litery, ale ja to jeszcze na potrzeby tutorialu, tylko żeby to było lepiej wszystko widać, że mógł Wam dobrze pokazać. Normalnie nie ma potrzeby, żeby to robić, ale ja tutaj zrobię pogrubienie jeszcze i odsunę te litery od siebie. O właśnie, w ten sposób, tak? Zatwierdzam, ustawiam ten tekst mniej więcej, jeśli chodzi o szerokość, po środku, natomiast jeśli chodzi o wysokość, to raczej ponad środkiem, tak? Mniej więcej właśnie w ten sposób. Może ciut niżej. OK. Dobrze, teraz nowa warstwa u góry. Przezroczysta. Warstwa z tekstem. Prawy przycisk. Kanał alfa na zaznaczenie. No i na tej nowej warstwie wypełnię to gradientem. Ja oczywiście mam tutaj dwie wersje tego gradientu, ale pokażę Wam dla tych oczywiście, którzy nie wiedzą, jak sobie zmodyfikować gradient, który jest tutaj gotowy, tak? Bo takiego gradientu oryginalnie nie ma, jak ja tutaj potrzebuję, natomiast pokażę Wam, jak to zmodyfikować. Muszę się przekopać przez dziesiątki tych gradientów, bo mam ich tutaj dużo. No, już jestem blisko blinds, czyli tak, żaluzje. I jeszcze kawałek. No, chyba przeleciałem. Tak jest. Już przegapiłem. No właśnie, on tutaj jest. To jest ten gradient. Prawy przycisk. Powiel gradient. Można modyfikacji dokonywać tylko wyłącznie na kopii. Tutaj klikam ten trójkącik z brzegu prawym i ten czarny kolor zamienię na taki dość ciemno. Dość ciemno-szary, nie czarny. W każdym razie nie czarny. Może być taki ciemno-szary. Dobrze. Teraz wciskam Shift i kliknę tutaj na trójkącik z prawej strony całkiem. Zaznaczyłem cały gradient. Wszystkie jego elementy. Prawy przycisk. Powiel zaznaczenie. No i tutaj ile razy to trzeba powielić? W zależności od tekstu. Jeżeli będzie nieco mniejszy, to mniej. Jeżeli większy, to więcej. Od 6 do 9, 10 razy, tak? Jeżeli będziecie mieli większy dokument, no to więcej. Ja to powielę. O, źle zrobiłem. Muszę jeszcze raz to zrobić. Bo kliknąłem powielenie razy 2, czyli jeszcze razy 6, czyli w sumie razy 8. Tak jest, taka właśnie jakby mozaika. Dobrze, wybieram oczywiście narzędzie gradient, mam go tutaj ustawionym i tak po przekątnej. Od brzegu do brzegu, no właśnie, w ten sposób wypełniam gradientem. Fajnie. Może zmienię, żeby to tak nie raziło po oczach, już mam trzy kopie teraz tego gradientu.
Dobrze, teraz zaznaczenie zmniejsz 7 pikseli. Tak sobie to ustaliłem, że 7 może być troszkę więcej, trochę mniej. Czyli tworzę swego rodzaju, wciskam delete, tutaj oczywiście na copy, tak, i tworzę swego rodzaju obramowanie, tak jakby stalowe. No jeszcze tak do końca nie wygląda jak stalowe, ale na razie mamy pierwszy etap tej pracy. Dobrze, teraz no, muszę utworzyć sobie tą siatkę. No to źle zrobiłem, przesunę się troszeczkę. Tak, żebym cały napis widział. Tworzę nową warstwę. Może ja sobie to opiszę tutaj. Nazwa będzie to ramka, tak? Czy no źle pisałem. Ramka, czyli obramowanie tekstu, żebym wiedział później, jakie warstwy do czego służą. Dobrze, kolejna nowa warstwa. No i teraz musimy zrobić właśnie tę siatkę, czyli ołówek, 1 piksel i 100% twardości. Nic więcej. Klikam sobie powyżej, prawda, żeby mi przykryło ten tekst. Wciskam Shift. No i żeby teraz pionowo w dół poprowadzić, no to wciskam jeszcze Ctrl. I teraz przeskakuje mi co 15 stopni, czyli teraz mam pionowo. Klikam. Mam jedną kreskę. No, na początku to będzie mozolnie, ale może jeszcze wycofam operację i zmienię kolor na nieco ciemniejszy. Na nieco ciemniejszy. O, właśnie, taki. I teraz dopiero zrobimy siatkę. Czyli Shift, Ctrl jeszcze wcisnę za chwilę. Tak, i klikam. Tak jest, mam jedną linię, narzędzie do przesunięcia, duplikuję warstwę i ją oczywiście przesuwam. Trzeba ustalić sobie, no tak mniej więcej do wielkości tekstu te odstępy. Wydaje mi się, że to będzie za dużo. Nie, będzie dobrze, mi się wydaje. Właśnie, że taka siatka. Tak jest, zostawimy tak jest. Ok, prawy przycisk. Połącz w dół i znowu duplikuję, prawda? Znowu przesuwam. Trzeba tylko pilnować teraz, żeby to były te same odległości. O, właśnie, tak? Połącz w dół. Znowu przesuwam. O, nie tak, nie tak, nie tak. Duplikuj oczywiście. I teraz przesuwam. No, tutaj za daleko. Teraz jest dobrze. Połącz w dół, znowu duplikuję. To już coraz szybciej będzie szło, bo coraz więcej tych linii jest. Tak, jest ok. Połącz w dół, znowu duplikuję. Tak, jeszcze raz to zduplikuję. Bo wydaje mi się, że... O nie, tak, przepraszam. Zduplikuję i przesunę, bo wydaje mi się, że teraz jak scalę to w jedną całość i jeszcze dwa razy zduplikuję, to przykryje mi cały tekst za daleko. Tak jest ok. Połącz w dół. Połącz w dół. Tak, to mniej więcej tu i no, zobaczymy zaraz. Ok, i teraz dwa razy duplikuję. Na dole wyłączę widoczność tej warstwy i ją zostawię, natomiast u góry już wcisnę Shift i strzałkę w prawo na klawiaturze, żeby szybciej przesunąć za daleko. Tak. I jeszcze raz zduplikuję. Shift i strzałka w klawiatury. Idzie szybciej. Za daleko troszeczkę. Tak jest ok. Wystarczy mi. Nie muszę więcej duplikować. Połącz w dół. Połącz w dół i oczywiście całość przesunę tak, żeby mi przykryło ten szary środek. Nie obramowanie, bo to mnie nie interesuje, natomiast żeby to się załapało w tym szarym środku. Jest ok, fajnie. Wyłączę widoczność, a włączę widoczność tej warstwy pod spodem, tej części. Oddalę widok, bo muszę to obrócić. Tak, czyli obrócimy to. Muszę zaznaczyć oczywiście odpowiednią warstwę, tak jest. I tu wpiszę wartość
90 stopni. Ja robię to pod kątem prostym, czyli poziomo i pionowo. Może być po przekątnej. Można obrócić i zrobić je dłuższe, prawda, i po skosie, a później w drugą stronę po skosie. To nie musi być pionowo i poziomo. To jest tylko, oczywiście, pokazuje sposób wykonania, natomiast możemy sobie ustawić 45 stopni w tą stronę, w lewo, a później zduplikować i obrócić 45 stopni w tą stronę i będzie po przekątnej siatka, tak? Wobec tego to jest rzecz dowolna, czyli 90 stopni obróć. No, coś mi tu uciekło. No właśnie, tu jest ta siatka, to dość duży element jest. Jeszcze zbliżę troszeczkę widok. I teraz skalowanie. No i muszę je rozciągnąć, tą siatkę, tak, żeby przykryło mi... Źle zrobiłem, wycofam operację, bo... Cisnę Shift, żeby poziomo... No, przepraszam. Bardzo źle zrobiłem. Ctrl cisnę, żeby poziomo skalować na dwie strony. Tak, i... Patrzmy jeszcze kawałek. Może być w ten sposób. Fajnie. Zatwierdzam. Skaluj. Bliżej widok. Włączę widoczność tej warstwy u góry i oczywiście ją tutaj połącz w dół, czyli połącz w jedną całość. Dobrze. Teraz wracam na GIMP, słowo GIMP. Kanał alfa na zaznaczenie. I tutaj będzie zaznaczenie zmniejsz. O 7 pikseli. Tak? O 7 pikseli. Ctrl I, odwrotność zaznaczenia, oczywiście na warstwie z siatką. I po prostu delete. Ctrl Shift A zdejmuje zaznaczenie. Tutaj sobie zmienię nazwę. Siatka. Dobrze. No teraz tak, troszeczkę musimy jej nadać tutaj takie jakby przestrzeni, bo no to jest po prostu bardzo płaskie, to źle wygląda. Filtry, uwydatnianie, przepraszam, zniekształcenia, wytłoczenie, tak? No oczywiście te wartości tu są źle ustawione bazowo. Muszę to okienko przesunąć. Zrobimy tak, głębie, azymut, popatrzmy, może wysokość jeszcze zmniejszę, o właśnie. I azymut musimy to tak ustawić, aby było widać ładnie siatkę. Tak jest, mniej więcej. Patrzmy, teraz białe mi to wychodzi, jak wysokość robię większą. Teraz mi to wyszło jak kapelki, to nie, czyli ta wysokość musi być mniej. A poprawimy głębię, o, za dużo tej głębi. Wysokość jeszcze mniej, nie, musi być więcej, bo... O, właśnie, to zaczyna mi to wyglądać już jak siatka. Patrzmy jeszcze, azymut, o! To jest chyba jak najbardziej tutaj dobrze wygląda. Dobrze, zatwierdzę. Teraz do tej warstwy jeszcze filtr, światłocień, rzucanie cienia. No te wartości tutaj to na pewno promień rozmycia 0 i te przesunięcie 20 to jest też zdecydowanie za dużo. Tu muszą być minimalne wartości. No 0,0 nie może być. Muszę gdzieś tak kliknąć, żeby... O, 0,04. Tak? I promień rozmycia... ...1. Może nie okrąg, a kwadratowy. Zobaczmy. Zobaczmy, kliknę podgląd. Dobrze, krycie jeszcze 100% muszę ustawić, właśnie. 100% krycia i teraz mogę dopiero manipulować. Promień rozmycia 0. O, właśnie, o to mi chodziło. Tak jest, to jest jak najbardziej w porządku. Tym, że tutaj krycie... na około 1202. Tak mniej więcej może być. Fajnie.
Teraz jeszcze wrócę do napisu. Kanał alfa na zaznaczenie. Ponownie zmniejsz o 7 pikseli. Ctrl i odwrotność. I oczywiście na warstwie z siatką. I usuwam ewentualny cień, który mógłby tam wyskoczyć poza kształt tej litery. Ctrl Shift A zdejmuje zaznaczenie. Dobrze, teraz jeszcze musimy tutaj utworzyć kolejną warstwę. Od razu dam jej nazwę cień. I wypełnię ją, ustawię czarny kolor, wypełnię ją czarnym kolorem. Dobrze, napis, prawy klawisz, dodaj kanał alfa. I teraz zaznaczenie zmniejsz, ale nie 7, a 11. Tak jest. No, oczywiście na czarnej warstwie. Delete. Fajnie. Ctrl-Shift-A zdejmuje zaznaczenie. Filtry. Rozmywanie. Rozmywanie gaussowskie. Wartości 1,5. Może być. Może 2,5. Popatrzmy. 2,5 będzie dobrze. 2,5 jest OK. To jest dość duży napis. I teraz ponownie zaznaczam tutaj GIMP. Kanał alfa na zaznaczenie. Zaznaczenie zmniejsz, ale z powrotem 7. OK. Ctrl I. Oczywiście warstwa z cieniem. Delete. Ctrl Shift A zdejmuje zaznaczenie. Mamy już, ładnie to wygląda. Teraz jeszcze tak, tryb krycia tej siatki i tego cienia, przepraszam. Nie, przepraszam, pokrywanie to jest zły pomysł. Miękkie światło też. Twarde światło, o właśnie, to mi chodziło. I tutaj intensywność krycia gdzieś około 80, może mniej, może 70 nawet zrobimy. Tak, 70 mniej więcej. Tak jest. Muszę oddalić widok, żebym to zobaczył w całości. Tak, wygląda to dobrze. Ten cień, krycie można zawsze zmienić. No dobrze, mamy jakby no, pierwszy etap tego cienia, tego napisu gotowy. Jeszcze oddalę widok, no za bardzo. No dobrze, teraz myślę, że pora poprawić nieco tą ramkę właśnie, czyli jestem na niej ustawiony. Filtry. Uwydatnianie zniekształcenia. Wytłoczenie. Tak? No tu znowu te wartości. Głębia. Wysokość. Azymut większy. Muszę sprawdzić, ile to będzie. Głębia 0. Tak? Azymut OK. Wysokość. O, właśnie, to już zaczyna wyglądać coraz lepiej. Może jeszcze bardziej, za bardzo teraz jest wysokość. Trzeba to dopasować mniej więcej, żeby to kolorystycznie wyglądało. O, właśnie, azymut 188 mniej więcej. Natomiast wysokość, o, właśnie, w ten sposób. Wysokość 35, głębia. 1, zróbmy 2. 2 jest OK, ale muszę wysokość poprawić, bo jest za ciemno. O właśnie, czyli 50 wysokość. Czyli azymut 188, wysokość 50, głębia 2. No popatrzmy, może krycie troszkę wyjmiemy. O właśnie. 80 mniej więcej krycie tego efektu. OK. Dobrze, mamy już zrobione obramowanie, ale jeszcze zduplikuję je. Narzędzie oczywiście do przesunięcia. I strzałką raz w dół, raz w prawo. Ponownie zduplikuję. Raz w dół, znaczy raz w prawo, raz w dół. Obojętnie, czy najpierw w prawo, czy najpierw w lewo, czy najpierw w dół. Może jeszcze jedna duplikacja. W dół i w prawo. Oddalę widok, żebym zobaczył, jak to wygląda. Może jeszcze raz. W dół i w prawo. OK.
I teraz to musimy tutaj ładnie połączyć w dół. Połącz w dół. Te wszystkie ramki, które były skopiowane, połączyć w dół. W jedną ramkę z powrotem. Dobrze, oddalę nieco widok. Teraz dodam tło. No tu też użyję gradientu, ale znajdź ten gradient, który był ostatnio użyty. Znowu się będę przekopywał. Nie, to nie był taki żółty, to był czerwony z pomarańczowym. Już szukamy. Czerwony z żółtym. Nie. Zobaczmy ten, chociaż... No zaraz zobaczymy, ok. Nie ma co. Musi być promienisty. I mniej więcej od środka do brzegu. Tak, to jest ten gradient. Z tym, że tu oczywiście odwrócimy. Musi to być w ten sposób. Teraz ją zduplikuję. I na tej ramce, właśnie, która jest u góry, teraz wykonam właśnie ten efekt. Światłocień, długi cień. Tak? I oczywiście tutaj znowu te modyfikacje. No właśnie, w ten sposób. Teraz nieskończone. Tak? I cień minus obraz. O właśnie, i teraz mam, tak jak sobie życzyłem, ułożenie, dostosowanie, ok, krycie jest ok. Punkt środkowy to jest jakby intensywność tego cienia. O, popatrzcie. Tak, to jest, no może zostawmy tak, żeby tak wyglądało dosyć solidnie. Długość nieco dłuższy zrobimy. Znakomicie. I teraz muszę tutaj zrobić krycie na, no, na 80 mniej więcej. O, właśnie, tak. I wydaje mi się, że jest ok. Ustawiam. Teraz jeszcze u góry całkiem. Dodam nową warstwę. Wypełnię ją czarnym kolorem. Zaznaczenie eliptyczne. Już to robiłem w jednym z poprzednich tutoriali. No, coś mi tutaj źle wyszło. Ctrl Z. Tak, może ciut wyżej. A tutaj niżej. OK. I na tym cieniu delete po prostu. Ctrl Shift A zdejmuje zaznaczenie. I teraz filtry. Rozmycie gaussowskie. No, tu muszą być duże wartości. O, właśnie. 80, nawet więcej niż 80. Patrzmy, dojedziemy do 100. O, właśnie, 125, 120. Mniej więcej 120, fajnie. I teraz zatwierdzam oczywiście. Tą warstwę spróbuję zmienić na jakiś inny tryb. OK, na światło, bo światło, no szybko, liniowe, o. Tak jest. I troszeczkę krycia mniej. 88. 90. Wygląda całkiem przyzwoicie. Może zbliżę troszeczkę widok. Proszę bardzo. Teraz jeszcze tak. Muszę to wszystko scalić jakby w jeden element. Dalej troszeczkę widok. Czyli po prostu prawy przycisk, połącz widoczne warstwy, tak? I troszeczkę tutaj filtry, uwydatnianie, maska wyostrzająca. Jeszcze jest za bardzo wyostrzone. Tak jest. Teraz jest OK. I efekt jest gotowy, proszę bardzo. Mamy stalową jakby ramę, prawda, z siatką wewnątrz liter, tak? Dziękuję oczywiście wszystkim za oglądanie, za subskrypcję i zapraszam na mój kanał oczywiście.